zawsze u mnie mega, mega szacunek i choćby nie wiem co. Początek mieliśmy trudny. Pamiętam, dałem mu kiedyś czerwoną kartkę na Bełchatowie. Takie jeszcze moje początki i poszedł do mnie, tylko coś takiego rzucił mało przyjemnego. Nie chamskiego, broń Boże, jak to Arek, zawsze kulturalnie, ale coś tam na zasadzie, że zawsze musisz się pokazać albo zawsze musisz być, nie wiem, na pierwszych stronach gazet, ale obejrzałem, mówię, kurczę, no dla mnie czerwona. No. Być może, nie wiem, nie czuł tego, że zawodnik z boku jest za daleko, bo to było dokso, ale nieważne. I później ten mecz słynny na Legii, Legia Wisła Kraków, bez publiczności, strasznie to się sędziuje, ale tak było, ten nasz piękny Chyba klasyk, musisz się bo przyzwyczaić. mecz, musimy się przyzwyczaić wszyscy, mecz fenomenalny był, piłkarski, 2-2, 20, pamiętam, 7 czy 9 minuta, Arek od tyłu na Achillesy wszedł, Żyro, no ja bez wahania stałem blisko, pokazałem czerwoną kartkę, Arek się tak zerwał, jak to Arek, pierwszy moment, za co? Ja mówię, Arek, atak na Achillesy, prostowaną nogą, mogła być kontuzja. Zgadza się. Podał mi rękę i poszedł do szatni. Później to samo powtórzył w wywiadzie. Zresztą ja później też gdzieś dałem wywiad i powiedziałem, że no, takich zawodników się pamięta do końca życia i się bardzo, bardzo szanuję, bo to jest coś, gdzie jak ja się pomylę, też się nie wstydzę. Byłem też w niejednej szatni.